Patrycja Błaszczak, witam Państwa w kolejnym odcinku programu Portret Kobiecy, a dzisiaj moimi Państwa gościem jest Monika Niedzielska, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Pedagogka, trenerka i edukatorka. Tak. Monika, jesteś częstochowianką? Jestem. Urodziłaś się tutaj, spędziłaś dzieciństwo? Urodziłam, spędziłam dzieciństwo i cały czas jestem, z małymi przerwami. A jakie były małe przerwy? Mieszkałam ponad rok w Warszawie. Też tam pracowałam jakiś czas i w Londynie, ale to tylko takie epizody z Anglią mam związane. 3 miesiące, 2 miesiące, zdobywanie doświadczeń bardziej i powroty. Nie pomyślałaś, że chcesz tam zostać? Myślałam. Myślałam, natomiast jakoś sercem jestem Polką i lubię się poruszać po mieście, gdzie mam znajome twarze, gdzie wydaje mi się jest łatwiej. A Warszawa? Z Warszawą to jest tak, że chodząc po Warszawie wmawiałam sobie często, kocham to miasto, ale jakoś nic to nie dało, bo za chwilę mówię, no nienawidzę tego miasta. Może nie tyle nienawidzę, ale po prostu ta rozpiętość, gdzie ja mieszkałam w Piastowie, a pracowałam na Kabatach, to po prostu podróżowałam 2,5 godziny w jedną stronę. Była po prostu dla mnie wykańczająca i jakoś tak Warszawa nie jest... Ja wolę chyba mniejsze. Ja wolę takie mniejsze miasta. Tu mamy wszystko. Mamy wszystko, tak. Ja się tutaj dobrze czuję. Ukończyłaś pedagogikę i terapię pedagogiczną, ale wcześniej nie pracowałaś w zawodzie. Czym się zajmowałaś wcześniej? Po ukończeniu studiów właśnie wyjechałam do Warszawy. Nie, to w międzyczasie, przepraszam. To ja studiowałam tak jakoś w ogóle całkiem odwrotnie niż inni, bo ja studiowałam w Częstochowie, w moim mieście, gdzie mieszkam, gdzie pochodzę, a pracowałam w Warszawie. Więc dojeżdżałam tutaj na studia. Trochę odwrotnie, bo to zazwyczaj na studia się gdzieś wyjeżdża, a ja pracowałam gdzieś, a tutaj sobie dojeżdżam. A później zostałam chwilę właśnie w Warszawie i pracowałam w różnych kwiaciarniach, ponieważ zafascynowała mnie praca florystki. To też był taki przypadek, nie przypadek, no ile są przypadki w życiu, gdzie rozwinęłam swój talent w wieku, no nie wiem, 20, 22, 19. No, nawet nie wiedziałam, że ja potrafię takie rzeczy robić, powiem szczerze. Tylko sytuacja w życiu była taka, że koleżanka poprosiła mnie, właściwie kolega, żeby mnie pomogła mamie, akurat w kwiaciarni. No ja się zgodziłam, jak się zgodziłam, tak zostałam tam przez jakiś dłuższy okres czasu, więc to było to. A później otworzyłam swoją, wróciłam do Częstochowy tutaj i otworzyłam swoją galerię kwiatów w Monifiori. No i spędziłam 8, prawie 10 lat prowadząc swoją działalność. Miałam jeden punkt, drugi punkt, trzeci punkt. I co? Los tak chciał, że akurat zaszłam w ciążę i dbałość o swoje zdrowie i dziecka spowodowało, że musiałam, nie musiałam, ale chciałam, zdecydowałam, że jednak to jest dla mnie najważniejsze, a znając siebie, że nie dałabym sobie wytchnienia, bo lubię coś robić dobrze, to stwierdziłam, że sobie zamknę na jakiś czas. Myślałam, że jeszcze do tego wrócę, ale no, na razie nie wróciłam. Na razie te moje ścieżki się potoczyły całkiem inaczej, ale tak miało być. Wróciłaś do edukacji. Tak, wróciłam do edukacji, ponieważ jak zamknęłam swoją działalność, to myślę sobie, no i co teraz? 8 lat, 10 lat doświadczenia, ale co tak naprawdę teraz robić? No, do innej kwiaciarni nie pójdę, bo jakby to jest taka, to jest tak jakby ktoś kazał nam malować obrazy według swojej wizji. Ja się tak czułam. To był dla mnie taki artyzm, wyrażanie siebie. Także no, wyrażać kogoś nie za bardzo. Czyli ty masz artystyczną duszę. No wiesz, nie każdy może zajmować się kwiatami, no. Już na pewno robić z nich jakieś kompozycje artystyczne, więc coś w tym jest. Właśnie dziwne jest to, że ja tak samych kwiatów sobie to tak nie kocham. To jest w ogóle, to ja nie chodziłam po łące i nie biłam wianuszków i w ogóle, że ja no, lubię kwiaty, ale jakby ja lubię to, co się z nich tworzy, to co powstaje, bo robiłam też różne dekoracje do kościołów, do restauracji, różne wianki, także sam ten proces to taki był dla mnie żmudny. Ja tylko lubiłam, jak był ten efekt, dlatego efektu, dlatego wow, dlatego właśnie flow, to robiłam
te rzeczy, które musiałam zrobić, żeby to osiągnąć, więc to tak było, bo niektórzy to produkty lubią same. No i ja nie wiem, czy malarz akurat kocha pędzel i farby, czy raczej sam proces twórczy, czy już nawet efekt, no nie wiem jak to jest, bo w sumie to chyba zapytam kiedyś takiej osoby. No, no ale tak, myślę, że mam taką dosyć wrażliwą duszę, wrażliwą. No. I postanowiłaś do tej edukacji podejść w nieco inny sposób. Tak, uzyskałam dofinansowanie z Urzędu Pracy na to, żeby skończyć jeszcze studia podyplomowe, no bo pedagogika i terapia, to gdzie to, co tutaj robić? Tak naprawdę to nie jest taki... No nie chciałam za bardzo terapii pedagogicznej prowadzić, więc poszłam na kierunek zintegrowane nauczanie wczesnoszkolne i przedszkolne. No i zaczęłam pracę w przedszkolu. Tak naprawdę nigdy nie szukałam pracy, to jest niesamowite. Nigdy praca nie szukałam znalazła pracy. Sama tak, siebie? Cały czas do mnie ktoś po prostu jakby... Odkąd zaczęłam myśleć o edukacji, poszłam w tym kierunku, tak cały czas coś się dzieje i przez to, że być może ja tak energetycznie jestem otwarta na to i tak naprawdę z sercem staram się to robić, znaczy chcę to robić całą sobą, to wszystko się jakoś wydarza samo. To jest... No i właśnie zadzwonił telefon i zaproszono mnie do pracy najpierw w przedszkolu. Później miałam troszkę takie problemy zdrowotne, ale potem znowu w przedszkolu inny ktoś. Potem w szkole podstawowej, także ja już byłam nauczycielem wspomagającym, później byłam wychowawczynią klasy w przedszkolu, potem wychowawczynią klasy drugiej i trzeciej, teraz znowu jestem trzeciej. No, także sobie tak zdobywam doświadczenia przez różne etapy edukacji. I chcesz iść w tym kierunku dalej? Sam temat edukacji jest mi bardzo bliski sercu i ogólnie tematyka dobra dzieci, bo uważam, że dzieci muszą mieć takich rzeczników swoich, którzy jakby myślą nie tylko o potrzebach dorosłych, ale też nie zapominają o tym, co dzieci potrzebują i tak, i żeby szukać tej równowagi. Ale tak, edukacja jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo bliska sercu i chciałabym w jakiś sposób kontynuować. Zarówno uwielbiam szkolenia, znaczy właściwie nie szkolenia, bo to jest takie, prowadzę zajęcia z dziećmi, ale też z dorosłymi. Także nie mam tutaj jakiegoś profilu. Tu i tu się czuję dobrze. A ty czerpiesz coś z tego, że jesteś samodzielną mamą? No właściwie to gdyby nie to, że tak się potoczyło moje życie, to myślę, że by mnie tutaj w ogóle nie było z tobą. Myślę, że może w innej formie bym była, nie wiem, może bym nadal miała swoją kwiaciarnię, może już bym dawno jej nie miała. W każdym razie samo to, że tak się los akurat mój ułożył, sprawiło, że poszłam w kierunku edukacji też dlatego, żeby zakwestionować pewne rzeczy o wychowaniu. Jakie? I żeby być dobrą mamą, taką w moim mniemaniu dobrą, bo wiesz co, no używanie na przykład kari nagród i jaka jest alternatywa, bo to, że się nie używa, to my gdzieś tam czujemy, tak, że to nie jest metoda kija i marchewki, nie jest dobra, ale ja się zawsze zastanawiam i co dalej, jak tego nie ma, tak, co możemy jakby w zamian stosować. Na przykład to, żeby dzieci traktować z szacunkiem jak po prostu człowieka, tylko troszkę mniejszego. Często się pytam, jak ktoś się zwraca bez szacunku do dziecka, czy byś tak powiedziała do koleżanki albo do kolegi w twoim wieku. I to tak weryfikuje po prostu, no nie, poczekaj, za chwilę. To jest niesamowite. A do dzieci tak. Bo dlaczego? Więc uczę się cały czas, ja nie mówię, że ja nie błądzę, bo ja nie jestem idealną ani mamą, ani człowiekiem, a ja tylko jestem w drodze do tego, żeby być lepszą od siebie cały czas. I też ponoszę porażki wychowawcze i najciężej jest mi z moim dzieckiem, w sensie takim, że całą grupę potrafię ogarnąć, poprowadzić warsztaty. Natomiast z moim jedynym, no ta emocjonalność jest... Ja już się z tym pogodziłam po prostu i myślę sobie, że cały czas jest nowy dzień i nowy dzień i nowy dzień i nowy dzień i o tyle jest już lepiej, że ja już sobie nie zarzucam i nie biczuję się jak większość rodziców, że coś jak mi nie wyjdzie albo podniosę nawet głos, bo zdarza mi się czasami jakby
temp głosu podnieść. Natomiast moje dziecko już jest tak świadome, ma 9 lat zaledwie, ale już jakby, że on już, on mnie zatrzymuje. Że to nie jest okej, że tak się do mnie zwracasz, na przykład. No nie? I teraz tak, albo mamy gotowość na to, żeby mieć takie świadome dzieci, bo to się wiąże z tym, że kwestionują, zadają pytania. To nie są dzieci, które siedzą grzecznie, posłusznie, mamusia, tatusia każą. Nie, one się pytają, dlaczego? A po co mam to robić? A jaki to jest cel? Więc no, tu się trzeba zastanowić nad tym, jacy my sami jesteśmy i czego chcemy dla swoich dzieci. Czy żeby byli liderami, czy żeby byli pracownikami. Pracownik, ale w sensie takim, że ja wiem, że wszędzie są potrzebni różni ludzie. Ja tego nie neguję, tylko chodzi mi o to, że wcześniej edukacja, ta pruska, wychowywała dzieci po to, żeby byli posłuszni. Po to, żeby po prostu pracowali w fabrykach, tak? Żeby wykonywali jakieś zadania, żeby nie myśleli, nie kwestionowali. Ale my teraz nie potrzebujemy takiego społeczeństwa, wręcz odwrotnie. Potrzebujemy dzieci, ludzi, którzy myślą, którzy szukają rozwiązań, mają współpracować ze sobą, mimo różnic, na różnicach budują różne zespoły, więc no, mnóstwo takich widzę, ja cały czas mam taką wizję tego wszystkiego i cały czas szukam najlepszych dróg, jak to zrobić. Nie tylko co, tylko jak do tego dojść. Wiesz o tym, że to jest bardzo trudne do zrealizowania, do wprowadzenia, bo ja myślę, że to jest nowość. No nie wiem, na razie jeszcze nie mam do czynienia z placówkami takimi jak szkoły. Natomiast z tego, co słyszę, to chyba jeszcze idziemy takim tym starym, utartym schematem. Już są szkoły w Częstochowie, natomiast jakby sama alternatywa do systemu pruskiego jest no, stosunkowo nowa i jakby myślę, że wszyscy też nadal poszukujemy tych dobrych dróg, bo i metod wychowawczych jest bardzo dużo, porozumienie bez przemocy, pozytywna dyscyplina. No jakby zgłębić temat, to jest tego dosyć dużo, natomiast sama metodyka pracy w takich szkołach jest czymś no, takim wyjątkowo no, nowym. A jaka to jest pozytywna dyscyplina? Pozytywna dyscyplina to znaczy, że się pozytywnie mamy zdyscyplinować, my dorośli, ja to tak zawsze mówię. No, jest to taka metoda wychowawcza oparta na 5 filarach. Przede wszystkim odnosi się z szacunkiem do drugiego człowieka i z miłością, ale to nie tylko, że rodzic dziecko czy dorosłe dziecko, ale też uczymy dziecka szacunku do dorosłego, jakby to są takie relacje horyzontalne, oparte na szacunku, nie na nadrzędności, podrzędności albo władzy. To jest taka metoda, gdzie jest się życzliwym dla człowieka i stanowczym dla problemu. Czyli takim uprzejmym i stanowczym jednocześnie, bo my tak balansujemy, albo jesteśmy zbyt uprzejmi, albo zbyt stanowczy. Jak jesteśmy zbyt stanowczy jako rodzice dorośli albo nauczyciele, to potem mamy wyrzuty sumienia, że może jednak się przesadziłam. No i dobrze, no to dobrze, no to ja cię tutaj ugłaskam. No i to jest takie po prostu taki taniec jak wdech i wydech, to jest potrzebne, ale właśnie taka świadomość i bycie na przykład na takich warsztatach, przeczytanie książki, szukanie różnych dróg pozwala na to, żeby jednak być bliżej tego środka, żeby nie być takim rozbieżnym, tylko takim uważnym rodzicem i takim, że nauczymy się tego bilansu cały czas, no, nie? No bo jednak emocje w nas są, życie jest szybkie, mamy dużo stresorów wokół i to jest naprawdę sztuka, żeby opanować siebie tak naprawdę. Czyli to nie dotyczy tylko dzieci, tutaj mówimy o edukowaniu wszystkich nas. To przede wszystkim zaczyna się od dorosłych, bo świadomy dorosły wie, czego chce dla swojego dziecka, umie lepiej podejmować decyzje związane z jego edukacją, no takie rzeczy, które dziecko sobie teraz nie zaplanuje samo, tak? A to się wiąże z tym, no kim jest i tak jak powiedziałam, czy chcę mieć dziecko posłuszne i takie, które nie robi nigdy problemów i za każdym razem jest ułożone i nic nie chce, nie odzywa się i jest bezproblemowe, w cudzysłowie, czy chcę takiego, z którym za chwilę będzie mógł podyskutować, wymienić się faktami albo różnymi argumentami, które będzie po prostu, nawet jeżeli będzie coś chciało uzyskać od tego rodzica czy dorosłego, to poprze to 3 argumentami, na którym po prostu to jest nasz wybór. No, ja bym chciała, żeby mój syn
miał taką możliwość, żeby się wychowywać w takim środowisku i pewnie już nasiąka różnymi rzeczami ode mnie, bo już naprawdę widzę i zresztą musisz się czasem uspokajać i ćwiczyć oddech. Ja często różne tak rzeczy uprawiam. Na szczęście mam psa takiego przygarniętego, kochanego i to jest taki mój wentyl. Ja zawsze po pracy idę z nim sama albo wieczorem. Też gram w siatkówkę ostatnio, więc ja szukam takich dróg, które mnie jakby nasycają, bo ja wiem, że z pustego się nie da. Ja będąc samotną mamą przez tyle lat, chyba najlepiej wiem, jak to jest jechać na oparach i płakać się z powodu tego, że się chce, ale się nie może, bo tak po prostu jakby zmęczenie materiału jest tak wielkie, że no, my nie bez powodu jesteśmy istotami stadnymi. To całe stado się powinno zajmować, no nie w sensie, że rodziną i... No ale tak jak mówię, no są... Zamieniłam to na zasób, tą swoją sytuację i chciałabym, żeby wszystkie kobiety też tak jakoś miały siłę w sobie i nie były absolutnie ofiarami tego, tylko wyciągały z tego taką moc, bo to są bardzo silne osoby, jeżeli faktycznie im się uda nie zapomnieć o sobie. Mhm. Jesteś pierwszą w naszym mieście trenerką myślenia krytycznego. Z mojej wiedzy tak wynika, że tak, że pierwszą. A o co chodzi? Z myśleniem krytycznym? Z myśleniem krytycznym to jest troszkę tak, że tą definicję sobie każdy troszeczkę kształtuje we własnym zakresie. Natomiast nie jest to, ja mogę powiedzieć, czym nie jest. No nie jest na pewno krytykowaniem, bo to też jest jakby taka interpretacja. Jest to takie umiejętność myślenia przyczynowo-skutkowego, co się dzieje, jeżeli coś się wydarzy, umiejętność rozwiązywania kreatywnego problemów, czyli poszukiwania rozwiązań, odróżnienia faktów od opinii, bo przecież to jest takie banalne, ale często my dorośli posługujemy się nie faktami, tylko opiniami na przykład innych osób. Zresztą no, sama telewizja często, my nie wiemy, tak, jak zweryfikować, czy to jest prawda, czy to nie jest prawda, czy to są fakty, czy to są już opinie oparte na opiniach. Więc poszukiwanie źródeł, przecież w dobie teraz natłoku wszystkich informacji, internetu, to taka umiejętność u dzieci, właściwie u nas już, gdzie wszyscy nas już bombarduje. Kiedyś my szukaliśmy informacji, a teraz to już jest po prostu tak, że my musimy pewne rzeczy już ograniczać, bo nasz mózg nie jest w stanie tego wszystkiego przyjąć i jeszcze przy tym być, funkcjonować normalnie w szczęściu. Więc to są takie kompetencje szukania źródeł, uczenia dzieci tego i nas, ale też i takich współpracy, komunikacji. Współpracy takiej, której nam brakuje tutaj w naszym społeczeństwie i dlatego ja jestem zwolenniczką pracy na zasobach, czyli odkrywania tych talentów, czy tam umiejętności i w pewnej diagnozy tego. Są różne takie właśnie testy, można sobie troszkę tak zidentyfikować siebie, na przykład Frisa, no takie podstawowe i na podstawie tego dobierać zespół, albo też mając taką świadomość u dzieci już w klasie, to ja wiem na przykład, że żółty to jest taki niecierpliwy, ja jestem na przykład żółta, która po prostu za chwilę się będzie nudzić, musi mieć jakieś wyzwania, niekoniecznie to jest jakieś trudniejsze wyzwania, ale jakby inne. Zielony to będzie ktoś, kto bardzo jest wrażliwy na relacje, czerwony to jest taki, który lubi szybko decydować, lubi same mięso, on tam się nie będzie jakimiś wgadki wdawał, po prostu konkrety, a niebieski to jest na przykład ktoś, kto lubi dane. Na jakiej podstawie podjęłaś taką decyzję? A co o tym mówi? Lubi wiedzieć, zbierać informacje, więc ja mówię tego tak bardzo pobieżnie, bo to jest temat rzeka na różne są sposoby. I jeżeli mamy taką, umiemy to rozpoznać, to tworzenie takiej grupy jest super, bo my dajemy różne, delegujemy różne zadania. I to już się zaczyna od klasy. To jest niesamowite. Od klasy po prostu w edukacji wczesnoszkolnej ja już tak jakby moderuję ten proces. Poprzez, uważam,
wszystkie szczebla rozwojowe do organizacji, przedsiębiorstw i wszystkich różnych. Także to akurat jest takim podobnym, nie wiem jak to powiedzieć, no, sposobem na to, żeby te różnice zamienić w zasoby, bo te różne punkty, o właśnie, myślenie krytyczne też uczy nas takiego tolerancji do różnych punktów widzenia, że to, że ty myślisz inaczej, to ja cię wysłucham, ja to szanuję, nawet jeżeli inaczej myślę. To jest niesamowite, ja cię nie będę przekonywać. Tak, ja cię wysłucham, bo ty masz prawo do swojej opinii. Ty masz swoje życie, swoje doświadczenia, swoje buty. To jest coś niesamowitego. Można powiedzieć, że to w ogóle ten cały mój proces rozwojowy to zmienił moje życie i moją świadomość i myślę, że ja jestem o wiele szczęśliwszym człowiekiem. Dużo ci to czasu zajęło? Ja w edukacji jestem tylko 5 lat. Czyli niedługo. No mówię, że to jest coś, co chyba mam robić, bo ja to już nawet teraz mi się zrobiło gorąco, bo cały wszechświat mi mówi, że wszystko jest jakoś takie prostsze w tym temacie. No tak czuję to flow. Już teraz mogę powiedzieć, że ja kiedyś myślałam, że to flow to jest taki wow. Teraz wiem, że flow się wiąże z wysiłkiem. Że dopiero później, po jakimś czasie jest to takie prawdziwe flow, kiedy naprawdę się włoży kawał serca, czasu zaangażowania. I wtedy jak faktycznie się to robi, już się dotrze do tego, no nie wiem, może tego efektu, no nie, to wtedy jest takie wow. Ale potem jak się jeszcze widzi, że to się rozprzestrzenia, że te dzieci inaczej funkcjonują, że ci rodzice inaczej myślą, że to działa, że nauczyciele korzystają z tych zasobów, że jakby... No to ja uwielbiam inspirować ludzi, inspirować, zarażać. Ja nie jestem dobrze w tym kończeniu tego wszystkiego. Potrzebuję do tego zespołu i ludzi, którzy właśnie są tacy, wskażą tak, no. Natomiast ja jestem no, taką osobą, która lubi bardzo inspirować i strasznie mnie to cieszy. Lubię się dzielić, niech wszyscy po prostu biorą, bo uważam, że jak się dzielimy, to się mnoży, a ja mam w sobie tyle różnych pomysłów, że chyba, ja nie wiem, nie wiem, czy to się skończy w moim życiu kiedyś, więc niech się wszyscy częstują, biorą. Bardzo się do wyczerpania cieszę. Zapasów. Tak, do wyczerpania. Planujesz niebawem szkolenie rozwojowo-wychowawcze dla ojców. Tak, takie właśnie sobie wymyśliłam szkolenie, że zrobię dla samych tatusiów, opiekunów, ojczymów, to już jest obojętnie, bo to jest takie wyzwanie dla mnie. Zastanawiałam się, czy są mężczyźni gotowi na takie właśnie warsztaty, bo niestety te przekonania, które mamy w tym naszym społeczeństwie, to nie tylko dotyczą dzieci, ale też różnych innych obszarów, na przykład, że mężczyźni powinni, nie wiem, w rodzinie zarabiać, nie wychowywać, to kobieta jest od tego, to są takie stereotypy, które bardzo no, krzywdzą i nas, i w ogóle jako model rodziny we współczesnym świecie, więc zauważyłam, spotkałam paru takich świadomych tatusiów i tak sobie pomyślałam, że to zrobię, że zobaczę, czy w ogóle jest takie zapotrzebowanie, no i grupa mi się zebrała. Jest zainteresowanie. Jest zainteresowanie, chociaż to są, ja się bardzo cieszę, no to jest tak jak mówię, pierwszy typu takie warsztaty, więc też spróbuję trochę pod ich potrzeby, aczkolwiek no dokładnie nie wiem, jakie są te potrzeby, dopiero muszę to zbadać. Myślę, że za każdym razem te warsztaty będą bardziej takie już dopracowane, bo moje warsztaty tworzą ludzie. Ludzie, to jest taka w sumie kula śnieżna, to nie jest na moich warsztatach, zresztą warsztaty są specyficzne, to nie jest wykład, to nie jest takie szkolenie, tylko to jest warsztatowo, to chodzi o to, żeby coś przeżyć i żeby zapamiętać, ale ja moderuję proces, pewne rzeczy przekazuję oczywiście, albo jakieś informacje najważniejsze, ale dużo jest takiej pracy na relacjach między sobą i też pracujemy rutynami myślenia krytycznego. To jest też takie coś, takie narzędzie myślowe myślenia krytycznego. To nie ma nic wspólnego z rutyną taką życiową, tylko chodzi o to, że to są takie schematy, takie po prostu wizualne tabelki albo wykresy, które pogłębiają myślenie, na przykład 5 razy dlaczego. Jest jakaś teza i my się zastanawiamy poprzez 5 razy zadawanie pytań. Albo widzę, myślę, zastanawiam się. To są takie
To narzędzia myślowe, które mają za zadanie sprowokować ludzi do myślenia, a przez to, że myślą, się uczą. Bo nie ma nauki bez myślenia. Nie ma. Nie ma edukacji bez relacji, nie ma nauki bez myślenia. Więc jakby poruszam te procesy i świetne jest to, że taki tata przyjdzie, dowie się, co to jest pozytywna dyscyplina, może weźmie sobie z tych to, co potrzebuje, bo każdy sobie weźmie to, co będzie chciał i jeszcze zobaczy, na czym polega myślenie krytyczne, bo jakby będzie poznawał, pogłębiał to myślenie. Więc no, myślę, że to są takie autorskie w sumie warsztaty moje, takie w połączeniu. No, także ja jestem pełna nadziei i zapraszam, bo... Będzie się działo. Będzie się działo. Myślę, że to jest taka się tutaj ekipa, jeżeli dopiszą wszyscy to. Bo zaczynasz dopiero. Tak. Jeżeli chodzi o warsztaty dla tatów, to tak, dla tatusiów. Natomiast cały czas jakby cyklicznie robię dla rodziców z pozytywnej dyscypliny, dla nauczycieli. Nauczyciele tak. Przychodzą, bo chcą, czy przychodzą, bo wysyłają ich placówki? A to jest różnie, bo wiesz, ja też prowadzam placówki w certyfikacji z myślenia krytycznego przy Instytucie Krytycznego Myślenia i to jest taki 4-letni projekt, w którym właściwie decyduje dyrekcja o tym, że oni chcą... Że oni chcą. Tak, że oni chcą, że jakby to jest takie nowatorskie podejście, to są szkoły uczące myślenia, to jest taki 4-letni projekt, którym jakby ja prowadzę szkolenia i ewentualnie się opiekuję szkołą. I to jest różnie, bo tak, zazwyczaj to jest taki opór, jeżeli szkole w szkołach takich ogólnodostępnych, no to opór jest większy, znacznie większy niż w takich alternatywach. Które są czujesz bardziej, to? Bardzo. No ja musiałam się nauczyć jakby funkcjonować z tym i przez to, że właśnie jestem edukatorką pozytywnej dyscypliny i pedagogiem, to ja mam dużo narzędzi takich, żeby uprzejmie i stanowczo jakby zwrócić na siebie uwagę albo no to są bardzo takie trenerskie narzędzia, można powiedzieć. Taki rozwój tych moich kompetencji społeczno-emocjonalnych albo zauważenie tego, że ktoś coś potrzebuje i jak może to teraz zrealizować. No, ostatnio był taki pan, który jakoś tak nie czułam się szanowana przez niego, więc powiedziałam, że ja nie czuję się szanowana przez pana w kapturze, czy chciałby, no nie wiem, czy jest taka konieczność, żeby tutaj był, jeżeli nie jest zainteresowany, bo jakby ja nie czuję takiego musu. I jakby jest nagle takie Czasami mam wrażenie, że nauczyciele narzekają na dzieci, a naprawdę są tak rozgadaną grupą społeczną, czy to naprawdę, to jest niesamowite. No, to jest, oni cały czas coś ze sobą mają do powiedzenia i mi jest ciężko czasami utrzymać taką uwagę. Więc to jest takim wyzwaniem. Wszystko to, co jest dla mnie ciężkie, jest dla mnie wyzwaniem, ale sobie jakoś radzę. I myślę, że jest większy opór na pewno w takich nauczycielach, którzy w ogóle w ludziach, którzy są wysyłani. Mhm. No na pewno, szkolenia, no wtedy tak, to jest przymus. Niż taki, że ktoś chętnie przychodzi, bo ma taką otwartość właśnie, bo chce się rozwijać, bo to są nowe narzędzia, bo jakby to ja bardzo tak jakby lepiej mi się z tymi współpracuję, aczkolwiek no chodzi o to, żeby wszystkich taką iskierkę. Ale dostrzegasz czasem w tych, którzy przychodzą z przymusu, że jednak faktycznie masz rację w tym, co mówisz, w tym, co przekazujesz. Tak, bo jak jestem pierwszy raz na przykład, to jest taki kosmos. O co jej chodzi? Zresztą ja, jak byłam pierwszy raz na szkoleniu z myślenia krytycznego, trenerskiego, to ja wyjechałam, bo to było takie dwudniowe w Gdańsku, to ja wyjechałam z tego szkolenia i ja mówię, przecież ja nie, ja nie wiedziałam, co tam się wydarzyło, no przecież sami kosmici, bo to tacy ludzie właśnie jak ja, którzy pytali, którzy kwestionowali, no jesteś w ogóle prawie jak w domu, ale później to tak musiałam sobie to wszystko poukładać, żeby w ogóle zacząć ten proces wdrażania, bo to jest najważniejsze, żeby zacząć to robić, nie bać się robić, mi też to zajęło chyba jakoś 2 miesiące, zanim zaczęłam to praktykować. Typowy taki zawód nauczyciela, no to jest według takiego standardu, jaki jest albo jaki był, no to jest ciężka praca, bo to cały czas jest mówienie, cały czas uciszanie, cały czas na tym nauczycielu się skupia. A teraz, to znaczy nie wiem, czy tak jest, może ja żyję w takim świecie i mi się tak wydaje, że tak jest, a w sumie to nic nie jest oczywiste,
Ja nie nauczam. Ja moderuję przestrzeń. Staram się stworzyć przestrzeń, być kompetentną osobą, czyli mieć ten zasób wiedzy, że jak mnie dzieci zapytają o coś, to ja służę, że mogły się do czegoś odwołać, ale przeważnie to są, uczę ich skorzystania ze źródeł, czyli jak mają szukać w internecie, gdzie są jakieś źródła, co jest fake newsem, a co jest prawdą, jak to sprawdzić, bo przecież w internecie większość dzieci to myśli, że jak już jest coś w internecie, i na YouTubie ktoś mówi, to że tak to jest rzeczywistość, to jest prawdziwe. No więc jakby to są... no właśnie, więc stwarzam przestrzeń, 20% i mojego zaangażowania i 80% dzieci. Gdzie oni się uczą od siebie nawzajem, robią odwrócone zajęcia, czyli tak naprawdę wchodzą w moje buty. Przez to wiedzą, myślą czasami, to jest najlepsze, przychodzą tak, ale pani, wcale nie jest to proste, proszę panią, przecież oni cały czas nikt nie uważał. No i to jest niesamowite, bo oni później, jak ja prowadzę takie zajęcia, to mają takie coś, że już wiedzą, tak? Jakby, i to jest takie uczenie też empatii do drugiego człowieka, więc no, no sama słyszysz, że to jest, ja bym tutaj mogła... Temat rzeka. Tak, opowiadać o tych dobrych stronach. Oczywiście wiedza, bo te szkoły alternatywne i edukacja jest trochę postrzegane, że tutaj pod egzaminy nikt nie uczy, pod klucz nic nie uczy, później pójdzie takie dziecko na przykład i co dalej. A ja zawsze mówię taki przykład z takim drzewkiem, że na przykład jest takie małe drzewko chwiejne, które wsadzamy do ziemi. No i przychodzi burza, sztorm, wieje wiatr, co się robi z tym drzewkiem? No co się robi z tym drzewkiem? No ono się łamie, tak, gniecie, no, no nie ma, może wyrwać się to drzewko. Natomiast jeżeli to drzewo już jest porządne, ma takie solidne korzenie, jest odpowiednio pielęgnowane i rośnie zdrowo i potem przychodzi taka burza i takie różne atmosferyczne czynniki działają z zewnątrz, no to co się dzieje? No stoi. Chodzi o to, że jeżeli w dziecku, w ogóle w człowieku, człowiek ma zdrowe poczucie własnej wartości, to szybciej nabywa różnych kompetencji takich akademickich, ma narzędzia, wie jak się uczyć, co jest w nim, jak w ogóle, co jest najlepsze dla niego, jaki sposób jest uczenia się, czy on jest, czy jemu się dobrze uczy, nie wiem, pisząc, czy czytając, czy słuchając. I jakby przez to, to ja jestem w ogóle całkiem spokojna o te dzieci, że one cały czas zdobywają równolegle umiejętności i te zasoby takie no wiedzowe, tak, które gdzieś tam, bo wiedza to jest połączenie kropek, a edukacja w powszechnych szkołach często jest tak, że daje tak informacje, no i dalej, bo program trzeba zrealizować, informacje, a te dzieci po prostu jakby, no, no ale po co mi to, tak, ale jakby, no dobra, pani każe, mama każe, tata każe, to będę, to się uczę, to jestem. Ale tak naprawdę, czy oni w ogóle wiedzą, po co to robią, tak? Więc jakby tutaj wiedza to jest połączenie tych kropek. No i do tego potrzebujemy odpowiedniej metodyki pracy na zajęciach, gdzie się nie goni. Edukacja potrzebuje spokoju, gdzie po prostu jest jakby spokój, żeby zacząć tą lekcję od celu. Może trochę o tym powiem, bo później wyznaczyć jakieś kryteria sukcesu, gdzie dzieci wiedzą, że na przykład jeżeli to wykonają, to mogą osiągnąć ten cel, no, element samooceniania. Tak. No i później jeszcze ten element takiej refleksji, podsumowania, jak się nauczyłam, po co się nauczyłem, co, jak mi się to przyda. No to są po prostu takie rzeczy, które ja widzę, że później można na tym nadbudowywać i znowu, i znowu, i znowu. A się no, niestety tego nie robi, więc ta wiedza jest, no często... Może te informacje, nie tyle wiedza, bo jak już ktoś sobie sam połączy te kropki w późniejszym czasie, to nigdy nie wie, nigdy nie wiemy, co nam będzie potrzebne, jak będziemy dorosłymi ludźmi. No to tak, to nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Szkoła podstawowa daje to, że są programy i te programy nie są wcale złe, podstawa programowa, te treści. No, ja bym pewne że tam rzeczy zmodyfikowała, już tak bardziej... współcześnie, natomiast sama postawa nie jest zła, tylko sposób, w jaki ona jest realizowana, jest no, nie do końca dobra dla
tych dzieci, które teraz mamy, bo nie wiem, czy tylko ja to zauważam, że to jest takie inne pokolenie. Zdecydowanie inne. Więc tu trzeba więcej uważności, wyciszania, tak? Ich trzeba zatrzymywać. Mhm. Stop and think, zatrzymaj się i pomyśl, nie akcja, reakcja. Jak ja to powiedziałam dzieciom, to dzieci pamiętą, to no naprawdę, tam jest taka dziura. Ja tak rysuję. Akcja, dół, reakcja. W sensie, że tutaj trzeba tak trochę pobyć ze sobą, zastanowić się, że nie musisz od razu. No także mnóstwo rzeczy. Chciałam tylko zaznaczyć, że jestem za jednoczesnym zdobywaniem kompetencji społecznych, emocjonalnym, uczeniem myślenia i oczywiście to myślenie krytyczne realizuje się w kontekście podstawy programowej. To nie jest jakaś inna metodyka, tylko myślenie krytyczne musisz czymś, jakby mieć jakiś materiał, jakiś zasób. A fenomenem jest to, że jak się już myśli krytycznie i zna się te narzędzia myślowe, to można właściwie każdy obszar merytoryczny zaprojektować właśnie taką metodyką pracy na warsztatach, na zajęciach, użyć rutyn myślenia krytycznego, żeby akurat pogłębić wiedzę w tym obszarze, na którym nam zależy. Więc to jest fenomenalne. Trzymam kciuki, żeby ta edukacja poszła w tym dobrym kierunku. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego odcinka.